Cześć, tutaj Ola i witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I dzisiaj postanowiłam sobie, że nagrałam taki format filmu, który będzie takim trochę vlogiem, ale będziemy sobie oczywiście czytać to, co najważniejsze zawsze. I chciałabym dokumentować codziennie, ile stron faktycznie czytam. Czyli takie trochę realistycznie, ile stron w ciągu dnia, w ciągu wakacji, kiedy trochę pracuję, trochę niestety więcej nie niż tak. Więc takie wolne dni, ile sobie czytam około stron. No i to będzie taki trochę reading vlog przeplatany pewnie jakimiś przebitkami, żebyście mogli sobie coś ładnego też popatrzeć, że tak powiem. Także tak, dzisiaj kiedy to nagrywam, mamy w wtorek, dzisiaj jest 2 lipca i może będziemy sobie to nagrywać, nie wiem. Nie wiem, zobaczę, ile mi to zajmie, w sensie ile będę nagrywała w ciągu dnia, poza jakimiś tam przebitkami, bo będę oczywiście mówić Wam o książkach, jakie czytam. Także taka luźna forma filmu, ale stwierdziłam, że to może być w sumie coś ciekawego. A szczególnie też dlatego, że w ostatnim czasie mam mega dużą fazę na czytanie i dosłownie cały czas mam ochotę czytać, co jest absolutnie fantastyczne, no bo co lepszego może być dla osoby, która kocha czytać. I jakby ja nigdy nie mam zestawów czytelniczych, ale teraz mam taką po prostu mega dużą fazę na czytanie. Jeśli chodzi o to, co planuję czytać w najbliższym czasie, to mam teraz, jakby cieszę się strasznie z tego, że nie wiem, przeczytałam sobie te książki, które musiałam, powiedzmy, do recenzji i mam taką całkowitą wolność. W sensie też ja biorę książkę do recenzji, które chcę przeczytać, ale wiecie, o co chodzi. Mam po prostu pełną dowolność, a najbardziej jeszcze cieszy mnie fakt tego, i to jest w sumie takim, wydaje mi się, że w sumie będę tylko czytać właśnie w tym filmie na czytniku, dlatego że jak pokazywałam Wam ostatnim, jednym z ostatnich filmów, mam właśnie czytnik. Jak zrobicie mnie na Instagramie, to wiecie, że ostatnio właśnie głównie czytam na czytniku, bo wypożyczyłam go z biblioteki. Mam u mnie taką super opcję, właśnie możemy sobie wypożyczyć czytniki z biblioteki. No i oczywiście na pewien okres, wydaje mi się, że na miesiąc, nie zapytałam się w sumie o to, żeby być zawsze. No ale prawdopodobnie, no wiecie, nie mam go na zawsze. Możliwe, że kiedyś sobie kupię, ale teraz przez to, że mam go na ograniczony czas, to chcę wykorzystać to, że go mam i czytam książki, które nie są dostępne u mnie w bibliotece, których ja nie mam, których jakoś tak może nie planuję kupować, albo może właśnie sprawdzić, czy mi się w ogóle spodobają, zanim je kupię. I wykorzystuję sobie to, że właśnie mam ten czytnik. I jeśli chodzi o to, co teraz czytam, to czytam Pięknych Lśniących Ludzi Michaela Grothausa, chyba tak ten pan się nazywa, ten autor. I jestem na stronie jakoś tak w połowie, trochę ponad połową, jakieś około 60%, coś takiego, też ciężko powiedzieć, bo na czytniku jest inna liczba stron całkowitych niż wersja fizyczna. No i tak, więc czytam sobie tą książkę. Planuję bardzo teraz właśnie jakoś na dniach sięgnąć po dwie książki z wydawnictwa Czarnego. I jedna to jest Dolina Kwiatów. Ostatnio bardzo mnie ten tytuł zainteresował. Oraz Kocham Cię, ale wybieram ciemność, chyba tak to się nazywa. Są one obydwie właśnie dostępne w formie e-booka, a także intryguje mnie mocno książka, która jest akurat dostępna też na czytniku, tylko że na Empiku Go, i jest to, Gorzki Cukier. I też tym bardziej, że ona jest dostępna, w sensie, że ona jest... została napisana przez osobę autorską pochodzenia z Indii, a teraz trwa azjatycki miesiąc właśnie u Subiektywnie Agaty. Także w sumie to by było fantastyczne, żeby też jakoś teraz w najbliższym czasie po nią sięgnąć. Także takie się prezentują moje plany na najbliższe kilka dni, no bo te kilka najbliższych dni będę Wam tutaj dokumentować. Jeśli chodzi o dzisiaj, mówię, mamy wtorek i ja na razie stron przeczytałam tylko przed pracą około chyba tam, powiedzmy, 25, ja to jeszcze przeliczę i Wam to dokładnie będę na koniec gdzieś tam dnia, czy pewnie będę robić update kolejnego dnia z rana, w sensie ile stron w danym dniu przeczytałam. Wiecie, dzisiaj jest wtorek, więc jutro rano, w środę powiem Wam, ile tych stron wleciało ostatecznie. No i tak, gadam tutaj już 4,5 minuty, także wydaje mi się, że to już jest wystarczająca ilość jak na wstęp, a nawet trochę i za duża. Także nie rozgaduję się dalej i zapraszam Was do oglądania. Zobaczymy wspólnie, ile stron będę czytała w ciągu kilku najbliższych dni.
Hej, a więc witam Was kolejnego dnia w środę rano i przychodzę oczywiście z tym update'em, ile wczoraj stron ostatecznie udało mi się przeczytać. I oczywiście czytałam książkę Pięknie Lśniący Ludzie i wydaje mi się, dlatego że jak rano zaczynałam, że tak powiem jeszcze przed tym w ogóle, zanim się do Was odezwałam, bo tak jak Wam mówiłam, czytałam wczoraj trochę rano przed pracą, nie wiem czy Wam o tym mówiłam, ale wczoraj byłam rano chwilę w pracy i przed tym chwilę czytałam, wtedy się do Was jeszcze nie odzywam, ale uwzględniam to w tym oczywiście wczorajszym, że tak powiem, liczeniu. I wydaje mi się, że byłam na stronie 223 albo 220, coś takiego, ale i wczoraj doszłam do strony 313. To cały czas mówimy tutaj o e-booku, który ma trochę inny przelicznik tych stron niż to jest w wersji papierowej, więc jeśli chodzi o taką wersję elektroniczną, to przeczytałam 90 stron w e-booku i przeliczyłam to sobie na strony papierowe w książce, dlatego że e-book ma 366 stron, a książka papierowa 472 i to mi wyszło, że przeczytałam około 115 stron, więc powiedzmy, że 115 stron udało mi się wczoraj przeczytać książki Michaela Grothausa Pięknie Lśniący Ludzie. Natomiast jeśli chodzi o jakiegoś audiobooka, to tutaj trochę, w sensie nie wiem jak to zaliczać za bardzo, ale przesłuchałam w sumie 33% książki Harukiego Murakamiego, czyli Norwegian Wood. Tak to się chyba czyta. W każdym razie, jeśli chodzi o przeliczenie tego na strony, to też to zrobiłam. I to jest powiedzmy 155 stron, no ale mówię, to jest w formie audio. Także wczoraj wydaje mi się, że to był bardzo dobry wynik. Też wczoraj udało mi się w sumie dosyć dużo posłuchać, bo byłam w pracy, gdzie w sumie mogłam przez jakąś ponad godzinę sobie słuchać. Jechałam też samochodem i słuchałam, więc wczorajszy gdzieś tam dzień prezentuje się w ten sposób. W sumie nie będę Wam może jeszcze zdradzać dokładnie, mówić za dużo o tych książkach, bo wydaje mi się, że kiedy już przeczytam całe te książki, to wtedy Wam zrobię taki update właśnie. Niemniej jednak tej książki też Pięknie Lśniący Ludzie zostało mi jedynie około, no w e-booku to w ogóle w takim razie zostało mi tam, przeliczyłam to sobie na strony papierowe, bo ja sobie tak to robię, bo jakoś tak strona papierowa zajmuje mi minutę gdzieś czytanie, więc około 33 strony chyba mi zostały z tego co kojarzę, czyli około pół godziny właśnie, ale w każdym razie tutaj już mogę dać taki sneak peek, że książka Pięknie Lśniący Ludzie naprawdę jest dla mnie olśniewająca i uważam, że to jest fantastyczna lektura, bardzo mi się ona podoba, serio, ale o tym mówię Wam jeszcze dalej. Oczywiście zobaczymy, jak będzie samo zakończenie, no bo mówię, to ostatnie 30 stron, może coś się jeszcze zmieni w mojej ocenie, no ale na chwilę obecną naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jakby nie było. A zaskoczenie też bardzo duże, tylko że negatywne niestety jest w przypadku książki Norwegian Wood, bo myślałam, że to będzie coś fantastycznego i że tą książkę po prostu pokocham jakoś tak, nie wiem, miałam takie przeczucie, że Haruki Murakami, że to taki poczytny autor, taka popularna, bardzo lubiana książka, a jednak no niestety za bardzo mi się ona nie podoba. No ale tutaj jeszcze mi zostało te 36%, więc zobaczymy jak to będzie dalej, no ale nie nastawiam się, że w sumie coś tutaj będzie lepiej, bo w sumie cała książka nie za bardzo mi się podoba od samego w sumie początku. No ale zobaczymy, także na chwilę obecną to by było tyle i Wy zaraz zobaczycie jakieś tam przebitki oczywiście z dzisiaj i widzimy się jutro rano, zobaczymy ile dzisiaj uda mi się przeczytać, czy więcej, czy nie. Wydaje mi się, że może to być więcej, ale tak, zapraszam do dalszego oglądania. Z Wami w czwartek, 4 lipca i dzisiaj podsumujemy sobie oczywiście środę, wczorajszy dzień. Jeśli chodzi o to, ile przeczytałam, to zacznijmy od książki, którą skończyłam na czytniku. Zapisałam to sobie w ogóle wszystko na kartce, dlatego że chciałam już to chyba dwa razy powiedzieć Wam tutaj z pamięci i zapominałam, więc dla pewności mam spisane to na kartce. A więc skończyłam najpierw książkę Pięknie Lśniący Ludzie Michaela Grothausa i tutaj zostało mi 53 strony na
na czytniku. Przeliczając na formę papierową, było to 68 stron. I może powiem Wam kilka słów o niej. Naprawdę to była książka, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Nie spodziewałam się zupełnie, że młodzieżówka osadzona w takim klimacie science fiction w przyszłości jakiejś, no nie jest dokładnie powiedziane jakiej, ale nie aż tak bardzo odległej o współczesności. Tak mi się spodoba. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem i dziękuję, tutaj już to pisałam na Instagramie, ale dziękuję Martynie, w szczególności Martyna z Pages, za to polecenie. To jest książka, tak jak mówię, osadzona właśnie w przyszłości. Mamy młodego chłopaka Johna, który jest takim geniuszem informatycznym, geniuszem programowania. Udaje mu się stworzyć swego rodzaju aplikację tłumaczeniową i ma możliwość podpisania kontraktu z Sony, zarobienia przez to oczywiście też bardzo dużych pieniędzy. Wyjeżdża do Tokio, sam jest gdzieś ze Stanów, nie pamiętam z jakiego miasta. No i na początku widzimy, jak do tego Tokio przylatuje. Niestety towarzyszy mu jetlag, idzie on do pewnego miejsca, żeby ukoić gdzieś ten swój problem z sennością, żeby sennym się tak naprawdę stać, żeby trochę się uspokoić w nocy, bo nie może spać. I trafia do zakładu czyszczenia uszu. Tam poznaje pewną dziewczynę, Neotnię, która jest tam, ma około 20 lat i pewnego takiego dużego, postawnego mężczyznę, który zajmuje się tym, oni zajmują się wspólnie tym zakładem, on jest właścicielem, w zasadzie to jest taki bar, który wieczorem takie też usługi oferuje. No i między Neotnią i tym chłopakiem zaczyna rozpoczynać się pewna więź. Widzimy od początku, że Neotnia bardzo spodobała się Johnowi. Podążamy za ich relacją i też odkrywamy różne sekrety, jakie zarówno John oraz Neotnia w sobie mają. To jest książka o takiej przyjaźni, o roli w ogóle człowieka też w świecie, o tym, jak my jako ludzie musimy znaleźć sobie swój cel w życiu i że rodzimy się tak naprawdę jako czysta karta i sami musimy zdecydować, co jest tym naszym celem. Też no, ta książka jest taka mocno futurystyczna, tam mówię, to się dzieje w przyszłości, więc tam mamy wszelkiego rodzaju latające samochody, meta, wszystko jest meta, boty, androidy, które w tej książce grają bardzo dużą rolę. No i właśnie mówię, ta przyjaźń, to uczucie, jakie tak naprawdę się między nimi rodzi, jest prześlicznie opisane i ta książka naprawdę jest cudowna, bardzo Wam ją polecam, jest bardzo inteligentna, bardzo mądra, błyskotliwa, wiele ma w sobie naprawdę wartości i polecam Wam ją serdecznie. Ona nie jest tylko dla młodszych czytelników, uważam, że starsi też jak najbardziej się w niej odnajdą. Też fajna była ta otoczka w ogóle Tokio i tych takich gdzieś trochę zwyczajów japońskich, więc naprawdę jestem bardzo zadowolona, że po nią, cieszę się, że po nią sięgnęłam. To były takie solidne 4,25 gwiazdki, więc naprawdę wysoko. Kolejna pozycja, jaką wczoraj zaczęłam sobie czytać właśnie na czytniku i Wam pokazywałam, to jest Gorzki cukier. Nie pamiętam teraz autorki, ale w sumie jestem na początku, to może się cofnę, żeby ładnie tutaj móc powiedzieć. Ta książka została napisana przez Anvi Doshi, przełożyła tę książkę Agnieszka Wilga. Także tak. I wczoraj te książki przeczytałam w e-booku stron 62, przeliczając to na formę fizyczną 76 i jestem oczarowana. Naprawdę to jest przewspaniała książka, nie spodziewałam się, że tak mi się będzie podobała. Powiem Wam o niej oczywiście więcej, ale już dzisiaj też sporo przeczytałam, jestem w sumie w 40% na chwilę obecną, ale nie będę Wam zdradzać za dużo, no bo to, co przeczytałam dzisiaj, no to o tym dowiecie się jutro, ale naprawdę nie spodziewałam się kompletnie, że tak mi się będzie podobała i na chwilę obecną przynajmniej to jest ulubieniec. No ale zobaczymy, bo jeszcze 60% przede mną, w sensie 60% teraz wiecie, o co mam na myśli. I przesłuchałam 30% Norwegian Wood Harukiego Murakamiego i 30% doszłam przed 94%, dzisiaj to skończyłam, więc już powiem Wam o tej książce teraz. Jest fatalna, dla mnie okropna, strasznie seksualna, to było 500 stron praktycznie, które były o niczym, były o żałobie, porzuceniu i seksie cały czas. Cały czas było w kółko, o tym samym miałam wrażenie. Okej, radzenie sobie z żałobą, ważny temat, wchodzenie w dorosłość, gdzieś tam też istotne kwestie. Były takie momenty, które były bardzo pięknie napisane, tak głęboko i za to dałam tej książce dodatkowe pół gwiazdki, ale ogólnie rzecz biorąc to jest jedna gwiazdka, więc u mnie to jest 1,5. Murakami kreuje kobiety w tak seksualizowany sposób. Tam było naprawdę, ciągle były jakieś sceny erotyczne, nie spodziewałam się tego w ogóle.
Dramat. Fatalna była ta książka. Nie wiem w ogóle, o czym było to 11 godzin audiobooka. Było tam tylko w kółko ciągle o tym seksie, pożądaniu, o porzuceniu i radzeniu sobie z żałobą po przyjacielu, potem tam po innych jeszcze osobach. Tam było w ogóle dużo też o samobójstwach młodych osób. Ale kurde, no straszne to było. Naprawdę nie polecam. Ja się tak... To jest największe moje rozczarowanie ever chyba. Naprawdę nigdy żadna książka chyba aż tak mnie nie rozczarowała. Ja miałam, nie miałam jakichś może ultra wysokich oczekiwań, ale ja, ta książka jest tak popularna, ma tak dobre opinie, że spodziewałam się naprawdę czegoś dobrego. To była też moja już trzecia książka Murakamiego i jak dwie poprzednie naprawdę bardzo lubię, tak tutaj to było po prostu tragedia. Także tak, ja to tyle chciałam teraz powiedzieć. Witam się z Wami, w sensie będziecie mnie widzieć jutro, żeby dowiedzieć się, ile przeczytałam dzisiaj. Ten film widzę, że będzie trwał pewnie dosyć długo, ale to jest mój kanał, mogę mówić ile chcę. Także dziękuję za wysłuchanie. Jadę się spotkać z koleżanką i będziemy rezerwować nocleg w Szwecji. Za miesiąc lecimy razem do Sztokholmu i nie mogę się doczekać, jaki to będzie też fajny vlog i w ogóle. Ale koleżanka chyba w ogóle nie wie, że ja nagrywam na YouTubie, więc raczej Wam jej nie pokażę, ale... Ale bardzo się cieszę. Hej, właśnie wróciłam z spotkania z koleżanką i stwierdziłam, że zrobię Wam haul zakupowy. W ogóle mam takie włosy, ale dopiero wróciłam. Ale stwierdziłam, że nagrywam taki film tygodniowy, więc mogę tutaj pokazywać różne rzeczy. I uwaga, byłam w Isku. Miałam tylko odebrać stolik nocny. Zamówiłam sobie stolik nocny. Bardzo spontaniczny to był zakup wczoraj. Ale stwierdziłam, że to zrobię. Może tak lepiej, bo mam włosy z wczoraj. I zamówiłam sobie stolik nocny, żeby stał tutaj koło łóżka, bo nie mam tutaj stolika nocnego. I miałam za niego zapłacić tam pewną kwotę, ale okazało się, że moja mama ma kartę podarunkową i pozwoliła mi z niej skorzystać i zapłacić sobie za ten stolik. Więc, a ja już się nastawiłam, że i tak wydam te pieniądze. Więc za te pieniądze, których nie wydałam na ten stolik. Stwierdziłam, że ja już od tak długiego czasu chciałam sobie kupić jakieś ładne poduszki tutaj i w ogóle na ten stolik też na przykład właśnie rzeczy, że sobie kupiłam je. Więc w sumie tu nie jest tak dużo rzeczy, bo kupiłam sobie dwie takie poduszki, także odrywam już w sumie od nich metkę. W sumie, no dobra, rozetnę je, także tak, kupiłam sobie dwie takie poduszki, które lądują tutaj na łóżko. Także będziecie je teraz widzieć na bieżąco w kadrze, druga jest taka sama. 20 polskich złotych, znaczy taka jedna. I kupiłam sobie taki świecznik. On akurat wszystkie świeczniki były na promocję, a ten, który mi się podobał, na niej nie był. Więc on kosztował 18 zł. I taką świeczkę, taką zwykłą, ona nawet nie pachnie, ale po prostu do postawienia. I jakąś taką zwykłą ramkę na zdjęcie. Ale cieszę się bardzo. Nie kupiłam sobie dużo tych rzeczy, ale najbardziej się z tych poduszek cieszę, bo chciałam, żeby ich tutaj było więcej. Od razu lepiej, nie powiecie, że nie. I kupiłam sobie najważniejsza rzecz, czyli taki stolik, który zaraz złożę i zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądać. Witam Was kolejnego dnia. Dzisiaj mamy piątek, czyli robimy sobie podsumowanie czwartku. I wczoraj udało mi się przeczytać, co śmieszne, bo 99 stron e-booka Gorzki Cukier. Nadal jestem pod ogromnym wrażeniem, ale to Wam będę o tym mówić prawdopodobnie jutro, bo dzisiaj najprawdopodobniej tę książkę skończę, dlatego że doszłam do strony
wczoraj 169 i już dzisiaj trochę poczytałam, całkiem sporo, ale to o tym usłyszycie jutro, więc 99 stron w e-booku, co przekłada się na 122 strony w wersji fizycznej. Udało mi się skończyć też wczoraj tego Murakamiego, o czym Wam mówiłam już w tym wczorajszym update'cie, więc to było dosłownie 6% takie dosłuchanie. I zaczęłam audiobooka Pralnia Serc Marigold. I wczoraj udało mi się przesłuchać 17%. Co prawda ja sobie przesłuchałam więcej, ale przez to, że przez dużą część totalnie się wyłączyłam, to stwierdziłam, że sobie wrócę, żeby w ogóle wiedzieć, co się dzieje. Więc jakby nie było, byłam wczoraj na koniec dnia w 17%. Ta książka jakby faktycznie jest taka, to jest ten cozy fantasy, cozy książka literatury azjatyckiej z jakąś taką głębią i tutaj faktycznie ta głębia się gdzieś tam znajduje i uważam, że nie jest ta książka najgorsza, ale też na pewno nie będzie to jakiś ulubieniec, ale o tym usłyszycie więcej, no bo na razie w sumie co prawda dzisiaj już trochę posłuchałam, ale nadal jest to jakiś tam nawet nie połowa. Także tak prezentuje się wczorajszy dzień. Dzisiejszy update jest krótszy, dlatego że żadnej książki nie skończyłam, ale to i dobrze, bo w sumie dosyć ten film na pewno będzie długi, ale w związku z tym, że ten update jest taki krótszy, to mogę Wam pokazać tylko dwie książki, jakie sobie wczoraj, jakie sobie zamówiłam i które mi dzisiaj przyszły. I pierwszą z nich jest Oprzyj swoją samotność o moją. Ja tą książkę już czytałam i słuchałam w zasadzie i to jest jedna z moich ulubionych życiowo książek, dlatego bardzo, bardzo sobie chciałam ją zamówić, kupić i wreszcie się na to zabrałam. Też po prostu podcast dziewczyn już tłumaczę, one potrafią dosłownie w 15 minut sprawić, że ja książkę, którą chciałam kupić przez ponad rok, wzięłam i kupiłam. I kolejna książka to Dolina Kwiatów. O tej książce Wam mówiłam ostatnio, że bardzo ją chciałam przeczytać i co prawda ona jest dostępna w e-booku, ale miałam jakąś taką, nie wiem, bardzo chciałabym mieć fizycznie i też prawdopodobnie zabiorę ją sobie do, albo ją zabiorę ze sobą, albo będę ją czytać też w dniu i potem sobie przeniosę tutaj te cytaty, które powiedzmy, jeśli bym zaznaczyła, bo chciałabym ją czytać w Kopenhadze, do której lecę za nieco ponad tydzień. I co prawda nie wiem, czy ona mi się zmieści, bo mam tylko bagaż podręczny, no ale mówię, jakoś tak chciałam mieć wersję fizyczną, a nawet jeśli, a jak mi się, może mi się zmieści, bo ona jest w sumie całkiem, całkiem mała, także takie dwie książki, ale w ogóle fajnie, bo ma taką bardzo dużą czcionkę. No więc to by było na tyle w dniu dzisiejszym, dzisiejszy taki krótszy update, ale pewnie jutro będzie dłuższy, bo pewnie skończę, tak jak Wam mówiłam, gorzki cukier. Także dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia zaraz. Dzisiejszy dalszy dzień czytania, ponieważ nagrywam film, ile czytam w ciągu tygodnia, wygląda tak. Jak będę mało, dzisiaj mało przeczytam, to z tego powodu. Maja ma kolorowy wafelek. Tak, bardziej już smak dodacie. A ja jaki będzie smak wafelka? A ja zapomniałam, że są i mam zwykły, ale lody są dobre. Cześć, a więc witam się z Wami w sobotę, w podsumowaniu piątku. Witam się z Wami co prawda już o godzinie 19:40, ale to dlatego, że byłam w pracy i przed pracą co prawda miałam trochę czasu, ale chciałam poczytać. Więc odzywam się do Was teraz i przychodzę z moją oczywiście karteczką. Jeśli chodzi o wczorajszy dzień, to przede wszystkim udało mi się skończyć książkę Gorzki cukier. Tutaj Wam się wyświetla okładka.
I tak jak Wam gdzieś tam mówiłam wcześniej, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, jak ta książka mi się podobała. Może w ogóle powiem już najpierw, że przeczytałam 78 stron w e-booku. W sumie to jest w tym filmie też jakby bardzo istotne. 70 stron e-booka, o 78 stron e-booka, co daje 96 stron w wersji papierowej. Więc tak. I jeśli chodzi o tą książkę, to tak jak mówię, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Relacja matki i córki, która gra główne skrzypce w tej książce, została przedstawiona naprawdę w taki bardzo poruszający sposób. W ogóle styl pisania tej autorki, sposób, w jaki ona pisze, sposób, w jaki ona przedstawia emocje, to jest dla mnie coś nie do opisania. I ta książka, jak mówiłam wczoraj mojej przyjaciółce, kiedy się widziałyśmy, kiedy ja ją czytałam, to ona miała wrażenie, że wprowadza mnie w taki hipnotyczny trans, taki high książkowy, coś, czego ja nie jestem w stanie opisać słowami, ale to jest tak fantastyczne uczucie. Ja nie myślę, w sensie ogólnie, jak czytam książkę, to staram się skupić, wiecie, na książce, ale czasami mamy tak, że gdzieś tam myślę, uciekałem i wiecie, a tutaj miałam tak, że ja to brałam i czytałam i nie wiedziałam, kiedy te kartki się przerzucają, to było coś niesamowitego. Styl pisania przewspaniały. Mówię, to jest książka o relacji matki, dorosłej córki oraz jej matki. Matka zaczyna chorować na chorobę Alzheimera, no i one gdzieś razem muszą sobie z tym radzić. Matka przeprowadza się do tej córki, one trochę razem mieszkają. Też przede wszystkim istotne jest to, że ta córka ma bardzo duży żal do tej matki. Poznajemy to, jak ona była traktowana przez nią w przeszłości i tam nie było zbyt wiele czułości, może nie to, że czułości, ale no, ta matka nie wychowywała jej w taki bardzo kochający sposób, a przynajmniej tak gdzieś zapamiętała to nasza główna bohaterka, czyli Antara. Też ona ma męża, mieszkają wspólnie. Też w ogóle bardzo ciekawe w tej książce jest to, że osobą autorską jest kobieta pochodząca z Indii i rzecz dzieje się też w ogóle właśnie w Indiach. I mamy tutaj cały ten system, w ogóle sposób, wiecie, życia w tamtej kulturze. To jest bardzo ciekawe. Ja nigdy nie czytałam książki właśnie z tamtego rejonu świata, z tamtego kraju, żeby też akcja była tam osadzona. I to było ultra ciekawe, żeby właśnie tak wejść w ten świat i zobaczyć, jak on wygląda. Co prawda nie jestem największą, w sensie... Ta książka w pewnym momencie poszła w inną stronę. Ja szczerze powiedziawszy, że nie wiem, czy to jest w opisie, ale potem ta książka już nie jest tylko i wyłącznie stricte o tej relacji. Pojawia się duża zmiana w życiu naszej głównej bohaterki. W ogóle też to, jak ona się zdecydowała na tą zmianę i jakie były jej motywacje, nie bardzo mi się podobało, a wręcz no, nie podobało mi się. I tutaj miałam taki zgrzyt z tą książką, jeśli chodzi właśnie o ten moment. Bo to, że no, ona poszła w taki, a nie inny sposób, gdzieś tam jestem w stanie to zaakceptować. Wolałabym, aby to było inaczej, ale nadal po prostu cały czas miałam to uczucie, kiedy czytałam tą książkę, tego haja, jak Wam mówiłam wcześniej, i byłam pod ogromnym wrażeniem właśnie tego stylu. Jest on dla mnie, mówię, nie do opisania i bardzo Wam ją polecam. W sensie, to jest bardzo trudna książka, jeśli chodzi o jej tematykę, także ostrzegam. Jest dosyć mocna, ale mówię, mnie też bardzo kupił ten, znaczy kupił, bardzo zaintrygowało mnie to miejsce akcji i to, że mogłam właśnie zobaczyć te Indie. W takim dużym skrócie myślowym, więc taka recenzja poleciała. I następnie przeczytałam wczoraj, zaczęłam książkę, którą teraz właśnie będę czytać i zobaczymy, czy uda mi się ją skończyć i Wam o niej jeszcze całej powiedzieć, bo zaczęłam książkę, powiedziała, że nie żałuję. Wypożyczyłam ją wczoraj z biblioteki, to jest książka z tej serii wydawnictwa poznańskiego, serii dzieł pisarzy skandynawskich. Ja już byłam nią w sumie jakiś czas temu zainteresowana i cieszę się, że wreszcie po nią, w sensie, w sumie może nie jakoś mega długo, ale gdzieś tam chodziła za mną, żeby po nią sięgnąć i cieszę się, że akurat była w bibliotece i mogę ją wypożyczyć. Ona jest, to jest książka w ogóle też taka fikcja historyczna, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale o kobietach, które po zakończonych działaniach zbrojnych, wojennych właśnie w Norwegii. Jeszcze ciężko mi jest to... tak, one idą z Norwegii do Finlandii. I jakby jest taka powieść właśnie drogi tego, w jakich okrutnych warunkach one najpierw jakby żyły właśnie podczas
tego, jak była wojna. I potem jak ona, no głównej mierze ta książka to jest ta ich wędrówka, no ale dopiero ją zaczęłam i mówię, jestem na stronie 55, ale zaczęła się w sumie książka od strony 11, więc już Wam mówię, że przeczytałam 44 strony oraz przesłuchałam doszłam do 66%, a przesłuchałam 49% książki pod tytułem Pralnia Serc Marigold. Także tak się prezentuje dzień wczorajszy. Jeśli ten update nie był jakiś bardzo składny, to wszyscy, że jestem po prostu trochę zmęczona pracą, a głównie też słońcem, bo może nie robiłam jakichś bardzo skomplikowanych i przede wszystkim męczących rzeczy, o czym dowiecie się dokładnie jutro, bo udało mi się przeczytać całą książkę, jedną, ale o tym jutro, to no po prostu... Słońce, dzisiaj jest 30 stopni, także to z tego wynika. Kończę i widzimy się jutro. Hej, witam Was w niedzielę. Jeśli chodzi o dzień wczorajszy, czyli naturalnie sobotę, udało mi się przeczytać 100 stron w wersji fizycznej i 88 w wersji e-booka, bo to już powiedziałam Wam najpierw na przeliczeniu na te strony fizyczne, książki Piercing z wydawnictwa Tajfuny, a tym samym udało mi się ją skończyć. I nie nagrywam Wam w sumie chyba żadnych przebitek z tego, że ją czytam, ponieważ tak, czytałam ją wczoraj przed pracą oraz w pracy, tak jak mogliście usłyszeć przed chwilą, byłam wczoraj właśnie cały dzień w pracy, ale miałam takie zajęcie, że mogłam tam spokojnie dużo właśnie sobie poczytać i tak też ten czas, że tak powiem, spożytkowałam. I przyznam Wam szczerze, że ja tą książkę zaczęłam jakiś chyba tydzień temu, coś takiego, kiedy robiłam maraton, czyli w niedzielę. Tam przeczytałam wtedy jakieś 31 stron, bo byłam na 31 stronie w e-booku i myślałam, że nie będę jej kontynuować. Jakoś tak ona mi się podobała, bo nie to, że nie, w sensie robiła na mnie wrażenie, wiedziałam, że jest mocną książką, ale nie widziałam siebie teraz czytającej jej. Ale obudziłam się wczoraj i miałam takie poczucie, że chcę ją czytać. I to było takie gdzieś natchnienie wewnątrz, płynące z wnętrza mnie. I to był dobry wybór, że właśnie postanowiłam ją kontynuować. Ta książka jest naprawdę bardzo mocna. Nie będę już tutaj wchodzić w szczegóły, ale tak jak Wam mówiłam, mamy mężczyznę, który stoi ze szpikulcem do lodu nad ciałem swojego nowonarodzonego dziecka i zastanawia się, czy jest w stanie dźgnąć to dziecko tym szpikulcem do lodu. I tutaj zaczynamy. I w sumie o samym tym dziecku potem i jakby o tej sprawie, w sensie o tym, no właśnie o tym dziecku, może potem nie ma aż tak dużo, ale ten mężczyzna postanawia podjąć pewne bardzo drastyczne kroki, o których ja nie wiem, czy jest w opisie, ale nie będę Wam mówić, bo ja na przykład o tym nie wiedziałam, absolutnie, wiedziałam tylko o tym dziecku, więc nie będę Wam mówić tego, co się tam potem dzieje, ale poznajmy to, jak ten mężczyzna był bardzo źle traktowany przez swoją matkę, jakby po prostu gnębiony i wykorzystywany też, można powiedzieć, no po prostu gnębiony absolutnie. Bardzo, bardzo dramatycznie, więc to jest wszystko też opisane w taki bardzo surowy, dobitny sposób. Ta książka jest bardzo mocna, bardzo emocjonująca, przerażająca od samego początku do samego końca. Ona trzyma nas w takiej niepewności, w takim strachu po prostu tego, co się zaraz wydarzy, co ten mężczyzna postanowi zrobić z pewną kobietą. Tyle zostawię Wam, gdzieś tam powiem. Ta kobieta też jest ultra ekscentryczną, dziwaczną osobą. Obie te właśnie, oba te portrety psychologiczne tych osób, to są postaci takie, no, którym po pierwsze nie można ufać, które są bardzo skrzywdzone przez życie i którzy dopuszczają się rzeczy, jakich my w ogóle nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co oni zrobią, bo oni są w stanie zrobić wszystko. Więc to było bardzo takie, no, ciekawe i mówię, trzymające w napięciu od pierwszej do ostatniej kartki. 4,25 gwiazdki, duże polecenie, ale bardzo mocna książka.
Następnie przeczytałam wczoraj wieczorem 36 stron książki, powiedziała, że nie żałuje, ale o tym nie mówię, bo wczoraj tam chwilę powiedziałam, no i to nie było mimo wszystko dużo. I przesłuchałam 24% Pralni serc Marigold. Sprawda, ja ją dzisiaj rano skończyłam, ale o tym powiem wam w takim razie jutro. Także na chwilę obecną to by było tyle, nie rozgaduję się, bo ten film i tak będzie długo trwał. Także tak prezentuje się wynik czytelniczy z dnia wczorajszego, czyli z soboty. Hej, witam się z Wami w poniedziałek, co prawda już trochę później, bo przed 19, ale byłam w pracy tak jak ostatnio, więc odzywam się trochę później. I jeśli chodzi o wczorajszy dzień, czyli o niedzielę, przeczytałam 124 strony książki, powiedziała, że nie żałuję. W audio dokończyłam, tak jak Wam mówiłam ostatnio, że słuchałam Pralni serc Marigold. To tą książkę właśnie udało mi się dosłuchać wczoraj i przyznam Wam szczerze, że nie uważam, żeby to była jakaś ekstra super książka, trochę się na niej może to, że wymęczyłam, ale była dla mnie po prostu nudna. To jest jedna z tych książek z nurtu literatury azjatyckiej, które są takie kocykowe, ale z drugiej strony mają coś jakieś reprezentować takie istotne wartości i poruszać, wiecie, takie głębokie, refleksyjne, filozoficzne tematy. I faktycznie tutaj też tak było, ale miałam wrażenie, że to było takie trochę, nie wiem, czy wymuszone, ale nie było to zaprezentowane w jakiś taki super ekstra unikatowy sposób i mam wrażenie, że takie książki, że mamy takie książki już po prostu wystarczającą liczbę. Znowu jakieś miejsce, które tutaj akurat pralnie, ale chodzi mi, że znowu jakieś miejsce typu kawiarnia czy tego typu lokal. No i w tym też miejscu pewna kobieta, która w ogóle jest jakąś czarodziejką, w sensie na nią jest rzucona klątwa, ale ja tak naprawdę w sumie nie wiem, czemu ta klątwa na nią jest rzucona. Niemniej jednak ona za sprawą właśnie tej pralni, prania serc, może z serc swoich klientów zabrać jakieś złe doświadczenie, złe wspomnienie. No i zastanawiamy się tutaj nad tym, czy aby na pewno warto te wspomnienia zabierać, czy może one w jakiś sposób kształtują. No, mnie ona za bardzo nie zaangażowała, nie dostrzegam w niej nic wyjątkowego, także tak. I przesłuchałam 57% książki Nauka chodzenia. Książka strasznie dziwaczna, ale o niej powiem Wam jutro, bo dzisiaj ją skończyłam. Co prawda z samego rana, bo większości przesłuchałam właśnie wczoraj, bo też ta książka jest bardzo krótka, ale to już jutro też będę mieć więcej pewnie energii, bo już chyba tej pracy jestem wybrana. Także widzimy się kolejnego dnia. Ostatniego zresztą. Cześć, a więc witam się z Wami już ostatniego dnia, czyli we wtorek i robimy sobie ostatnie podsumowanie, czyli poniedziałek, a więc wczoraj udało mi się przeczytać 103 strony książki, powiedziała, że nie żałuję, co daje nam fakt tego, że tą książkę skończyłam i jeśli chodzi o to, co o niej myślę, to z jednej strony styl pisania uważam, że jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Opisy zarówno przyrody, jak i uczuć, refleksji tych kobiet, też takie trochę filozoficzne myśli. Uważam, że naprawdę bardzo pięknie zostało tutaj nam opisane. Też takie kwestie związane z
rolą kobiet w czasie wojny i takiej wielkiej niesprawiedliwości, dyskryminacji, niesprawiedliwego traktowania, jeśli chodzi o to, czego kobiety się dopuszczały, a mężczyźni i jakie kobiety nieporównywalnie większe konsekwencje z tych samych jakby czynów musiały na swoich barkach nosić. Niemniej sama ta powieść drogi, taka forma właśnie powieści drogi nie do końca przypadła mi do gustu. Mimo tego, że empatyzowałam z tymi kobietami, to jakby same ich historie w sumie za bardzo mnie jakoś tak do siebie nie przyciągnęły i ode mnie ta książka dostaje takie 3,75 gwiazdki, bo doceniam w niej to, o czym powiedziałam Wam wcześniej, ale jakoś tak na przykład nie chciałam się tej książki do niej wracać i kiedy ją czytałam, to też nie byłam taka w nią wgryziona, miałam wrażenie, więc no tak, nie będzie to na pewno jakaś mój ulubieniec, ale no w porządku. Cieszę się też, że dowiedziałam się o tym, jak ta sprawa w ogóle wyglądała, jeśli chodzi właśnie o powrót tych kobiet do domu. W ogóle nie słyszałam o tym nigdy wcześniej, w sensie poza tym, jak usłyszałam o tej książce, więc cieszę się, że mogłam się, że tak powiem, doedukować. I jeśli chodzi o audiobooki, to dosłuchałam Nauki chodzenia i to było 43%. To jest książka strasznie dziwna. To jest literatura azjatycka. No to jest zupełnie odjechane, bo mamy tutaj jakąś taką postać, która w wyniku pewnego wypadku w kosmosie ląduje na naszej planecie swoim statkiem kosmicznym. I przybiera ona różne kształty, może być mężczyzną, może być kobietą i w każdym razie zjada ludzi. Na portalach randkowych wyszukuje sobie swoje ofiary, z którymi najpierw wchodzi w stosunek seksualny, a potem tą ofiarę zabija i zjada. Mamy też tutaj takie rozmyślania nad tym podziałem na płcie, który według tego stworzenia jest sztuczny i takie właśnie zastanawianie się nad tym i też jak my jako ludzie postrzegamy takie osoby, które są na przykład jakieś brzydkie czy inne niż my i jakie od razu tak dyskryminujemy, to jest też właśnie nie, tutaj poruszony jest mocno ten temat właśnie dyskryminacji, bym mogła powiedzieć. Ale ogólnie to ta książka była strasznie dziwaczna i z początku bardzo mi się to gdzieś tam podobała, ale potem im dalej w las, tym dla mnie było za dużo tam właśnie tego seksu i zbyt była obleśna, bo jednak te opisy tutaj były naprawdę takie dosadne. Także takie 3,5 gwiazdki ode mnie ta pozycja dostała. To był bardzo krótki audiobook, bardzo krótka jest ta książka, więc więc tak. I ostatnie to 45% udało mi się aż przesłuchać książki pod tytułem Fiołki, to jest również pozycja literatury azjatyckiej. Ja już na nią czaiłam bardzo, bardzo długo, ale jakoś tak nigdy nie mogłam się zabrać, a jest teraz dostępna w formie audiobooka na Legimi i wczoraj jak byłam w pracy, to miałam bardzo dużą możliwość właśnie, aby sobie słuchać i to też robiłam. I przyznam Wam szczerze, że z początku, kiedy podobała mi się ona, tak z czasem uważam, że jest strasznie nudna, bardzo chaotyczna i tak naprawdę o niczym. Dziewczyna, którą matka, można powiedzieć, zaniedbywała, ta ich relacja jest taka bardzo niezdrowa, mówię, ona ją zaniedbywała, a teraz mimo tego, że matka zdaje sobie sprawę z tego, jaką była nieodpowiedzialną i nie, po prostu niedobrą gdzieś tam rodzicielką, to teraz chciałaby tą relację gdzieś tam odnowić. Ta dziewczyna zaczyna pracę w kwiaciarni i to jest taki tak trochę motyw w sumie tego, jak to się nazywa, found family, bo tam jest taka jej jakby inna dziewczyna tam pracuje i one się gdzieś tam zakolegowują i tyle. No ale mówię, jestem w 45%, ale tak naprawdę nie mam pojęcia, do czego ta książka ma zmierzać, do czego ma dążyć i jakby zupełnie mnie nie interesuje, co tam się dzieje i chyba ją porzucę. W sensie na przykład dzisiaj ją porzuciłam i zaczęłam już słuchać sobie czegoś innego, więc nie wiem, czy do niej wrócę. Niemniej jednak tak, 45% książki Fiołki. Także to by było już na tyle. Ten film widzę, że bo już zaczęłam go montować i no wiem, ile nagrywałam. Trwa bardzo długo, ale bardzo mi się go fajnie nagrywało. Serio, podobało mi się to, że codziennie mogłam się właśnie tutaj do Was odzywać, updateować Wam, co przez ten tydzień czytam. Więc już teraz nie będę wypisywać tutaj, ile każdego dnia czytałam, bo robiłam Wam to na bieżąco i już nie będę się rozgadywać jeszcze na ten temat więcej. Powiem tylko, przypomnę, jakie książki udało mi się w tym tygodniu skończyć i aż było to 6 książek, ale wiele z nich też było takich krótszych, więc w ogóle 3 książki przeczytałam na czytniku, no bo wykorzystuję teraz to, że właśnie mam ten czytnik. I pierwsza książka to Pięknie lśniący ludzie, którą dokończyłam. Następnie Gorzki cukier i to była książka, którą zaczęłam od początku, że tak powiem. No, logiczne.
I to są dwa tak naprawdę wielkie polecajki, wielkie moje gdzieś tam ulubieńce. Na pewno Gorzki Cukier jest wyżej, ale obydwie książki naprawdę niezmiernie mi się spodobały. Dalej książka Piercing, również przeczytana na czytniku, tutaj dokończona, tam chyba 100 stron właśnie jej dokończyłam. Następnie powiedziała, że nie żałuje, w formie fizycznej jedyna książka, jaką w tym tygodniu skończyłam. I dwa audiobooki, czyli Norwegian Wood, mój wielki zawód i nauka chodzenia. Także 6 książek w tym tygodniu, mówię, pochłonęłam. No i macie ich moją gdzieś tam recenzję, także dajcie znać, jak spodobała Wam się taka forma filmu, czy był on dla Was za długi, ale mówię, ja się bardzo cieszę, że zdecydowałam się go nagrywać. Możecie dać znać, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze coś takiego, ja mówię, z chęcią bym nagrała. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, dajcie znać, co Wy czytaliście w tym tygodniu i do zobaczenia już niebawem. Pa, pa!